Tutaj mamy Audi Q7. Tutaj pan zadzwonił do mnie i mówi: Andrzej, ratuj, weź śrubokręt, przyjedź, bo mi się licznik zepsuł. No się licznik zepsuł i tu się rozwylało się, to o się rozwylało. No i Andrzej wziął śrubokręt, zrobił co mógł na parkingu w samochodzie. Tutaj śrubki, tutaj obudowa, tam jest zapasowa płytka z drugiego. A tutaj mamy display, stary display, nowe śrubki i tam mamy nowe zegary. Nowe zegary założone przed chwilą. Zaraz zobaczymy, czy będą chodzić, jak to podepnę. Aż jestem sam ciekawy. No to dobra. Zrobimy próbę generalną online. Tylko nie wiem, czy sobie z tym poradzę wszystkim, bo to wiecie, tutaj trzeba mieć 5 rąk, trzeba na mechanika takiego facebookowego, jednorękiego mechanika tak zwanego, jak ja to mówię, to trzeba mieć 3 ręce, ale zobaczymy, czy to zabangla. W tyczunie tutaj się wpina ta gotyk. Czekajcie, bo nie wiem. O, tak się wpina. Tak, o się wpina. Dobrze to widzicie? Widzicie, nie widzicie? Ja też nic nie widzę, także się nie przejmuj. Ta. O, tak się zabezpieczyła. Nie widzę nic. Także. O, chyba coś zrobiło. Tryk, 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 tryk. No i jak obstawiacie? Będzie działać czy nie? Gdzie jest klucz? To wszystko na razie jest w trakcie, wiecie, tutaj wszystko jest No i panowie i panie, mamy obraz. No, powiem szczerze, że pan będzie zadowolony chyba. A ciekawe, czy odpali. Ciśniemy. Ale zagadał. 3 litry. Coś tutaj się nie zgadza w tym displeju. Trzeba będzie to chyba poprawić. No dobra, bierzemy się do roboty.